Powiększenie, Łukasz Chybiński, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski, witam Panie Burmistrzu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Panie Burmistrzu, spotykamy się, bo w tym tygodniu w Kronice Lubuskiej informowaliśmy o 23 projektach, Pan zaraz doda, bo ich było więcej, to są tylko projekty te ratuszowe, zrealizowane we współpracy z partnerami czy z sąsiadami z Niemiec, zaraz będziemy szczegółowo o tym mówić. Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od polityki tak na początek. Potem tę politykę odłożymy na bok i skupimy się rzeczywiście na tej wizycie konsula, bo pan był szefem, był chyba dobre określenie, struktur powiatowych Platformy Obywatelskiej. Pan zrezygnował? Czy to partia panu podziękowała? Jak to wygląda? Powiem tak, to pewnych rzeczy się dorasta długo. Ja wieloletnim szefem Platformy w powiecie zielonogórskim byłem wieloletnim właśnie i to trwało chyba z 8-10 lat, już nie pamiętam. Zresztą Platformę w Lubuskiem tworzyłem od samego początku. Jest pewien okres w życiu, ale także w nawiązaniu do tego, co się aktualnie robi. Ja dzisiaj jestem od wielu lat, od 2006 roku samorządowcem. Na tę politykę nie ma miejsca ani nie ma czasu. Samorząd jest bardzo pochłaniającą pracą. I mieszkańców mnie interesuje to, co się dzieje w polityce, ale to, co się załatwia lokalnie, czyli czy się wybudowało drogę, czy się wybudowało chodnik, czy się wybudowało boisko, czy odremontowało się szkoły, czy stworzyło się tereny rekreacyjne, ścieżki rowerowe itd., itd. To pochłania cały dzień pracy, od rana tak naprawdę do wieczora, weekendy, wyjazdy na tę politykę, nie ma miejsca i nie ma czasu. A poza tym to, co się dzieje też już na marginesie, żeby nie rozwijać tego wątku dłużej w Lubuskiej Platformie, nie jest tym, czym Platforma tutaj w regionie była od początku. Te zasady, które kieruje się samorząd, czyli takiej przejrzystości, racjonalności, działania dla pożytku ogólnego, no, schodzą, wydaje mi się, na trochę boczny tor. Pan zauważy, bo pan zna Platformę bardzo dobrze, pan zauważa, że Lubuska Platforma ma jakiś poważny problem? No, wydaje się, że, znaczy nie wydaje się, że ma poważny problem, ale ma problem, dlatego że zamiast łączyć przed wyborami europejskimi, samorządowymi, to środowisko w Platformie po wyborach regionalnych, gdzie widzieliśmy wyraźne pęknięcie pół na pół, zamiast łączyć, to tą drugą połowę się spycha tak naprawdę na marginesie. To są często bardzo wartościowi ludzie, którym mieszkańcy czy wyborcy ufają, dlatego że dotrzymują obietnic i robią to, co zapowiadali. Ja nie wiem, jak będzie teraz w tych wyborach europejskich czy samorządowych, ale przez to, że nie działamy wspólnie, może być bardzo trudno. Tym bardziej, że tracimy w Platformie wiele cennych nazwisk. Ostatnio odszedł starosta Cieślak, starosta powiatu żarskiego. Przypomnę, że Marek Cieślak to jest starosta już drugą kadencję, czyli oprócz powiatu zielonogórskiego, gdzie do tej pory byłem szefem struktury, to były tylko dwa powiaty, które drugą kadencję miały swojego starostę. Mówię o Platformie Obywatelskiej, czyli rządziły tymi powiatami. No, życzę powodzenia następcom, żeby te sukcesy podtrzymywali. I życzę przede wszystkim tego, żeby te środowiska łączyć, bo to jest w tej chwili bardzo, bardzo potrzebne. Powiem, ja nie mam czasu, a w stosunku do polityki jestem wymagający. Mieszkańcy są wymagający w stosunku do swoich włodarzy, bardzo wymagający. Mieszkańcy nie rozliczają pana z polityki, tylko z pana działań. Dla nich to jest najważniejsze to, co się dzieje lokalnie i są wymagający, a my powinniśmy być jako samorządowcy wymagający w stosunku do polityki, czyli powinniśmy domagać się konkretów. Może pan był zbyt wymagający wobec tych członków Platformy, którzy gdzieś tam byli ciut wyżej. Wydaje mi się, że byłem za szczery i zbyt otwarty. Dlatego, że ja o swoich poglądach, o swoich myślach, o swoich opinii nie ukrywałem i mówiłem o tym szczerze. Czy na forum publicznym, ale przede wszystkim na forum Platformy Obywatelskiej. No, wybrano trochę inną drogę. Wydaje mi się, że drogę, która nie prowadzi do dobrych rezultatów. Panie Burmistrzu, zostawiamy politykę z boku, wracamy do Kargowej. To jak to jest? Ile te projekty są warte? Ile ich tak naprawdę jest?
te 23 ja już sygnalizowałem na początku. I jaka jest przyszłość, bo ta wizyta konsula była związana z tym, że konsul odchodzi w stan spoczynku, nazwijmy to, na jego miejsce przychodzi następca i teraz ten następca pewnie będzie wyciągał wnioski z tego, co było i będzie trzeba z nim dobrze współpracować, żeby ta perspektywa kolejna, która gdzieś tam do 2020 roku nam się toczy, będą te pieniądze, żeby z nich dobrze skorzystać. Znaczy, wizyta konsula, co mnie bardzo cieszy, to było takie potwierdzenie, aby ukoronowanie tej trzyletniej ogromnej pracy, którą wykonaliśmy w Kargowie, jeżeli chodzi o współpracę polsko-niemiecką. Współpracę z Brandenburgią, ale i z Saksonią. I nie mówię na wyrost ogromnej, chociaż każdy się lubi chwalić, ale my zrealizowaliśmy 41 projektów euroregionalnych. Każdy po 50 tysięcy złotych przy około 90% dofinansowaniu. To naprawdę jak na niewielką gminę i nie tylko jak na niewielką gminę, tylko nawet jak na duże miasto, którym nie jesteśmy, jest to bardzo duża ilość projektów, bo każdy nawet mały projekt się rodzi tak jak duży projekt, mimo że są mniejsze kwoty. W sumie dofinansowanie prawie 1 600 000 złotych. Dzięki temu zrealizowaliśmy różne projekty, m.in. Święto Czekolady, Festiwal Filmowy Cozy Gangsta Film. Wydaliśmy chyba 6 różnych książek o historii naszego miasta. Te projekty były poświęcone także i sportowi, i spotkaniom środowiskowym między właśnie na przykład emerytami, dzieciakami. Tego naprawdę jest dużo, aż trudno to zliczyć. I to, że był konsul, a rzadko wybiera się w konkretne takie miejsca, bo to już jest trochę polityka wyższego szczebla, no jakby było dla nas potwierdzeniem i chyba jego takim fajnym gestem, że on chciał nas wyróżnić jako tego lidera w regionie, który poświęca tyle swojego czasu i wysiłku współpracy. Właśnie chciałem o to liderowanie w regionie zapytać, czy to jest rzeczywiście tak, że gmina Kargowa zostawiła, jeżeli weźmiemy na wagę liczbę tych zrealizowanych projektów, sąsiednie gminy gdzieś tam daleko z tyłu? Znaczy, nie mi to oceniać, bo każdy stara się tak jak może, na miarę swoich możliwości. Ale mieszkańcy oceniają aktywność samorządu. No, mam nadzieję, że to jest dostrzegane. Ostatnio ustalałem kalendarz na początku roku z naszym partnerem, burmistrzem Markuszem Mykę z podberlińskiej gminy Schulzendorf i wpisywaliśmy sobie w kalendarz nasze wydarzenia, to tak naprawdę w każdym miesiącu coś się dzieje, a to nie jest takie częste i wszystko jest związane ze środkami finansowymi, które pozyskujemy na tą współpracę, dlatego tak ważne w tym momencie jest dziękowanie i Euroregionowi za to, że nas wspiera i wszystkim partnerom po drugiej stronie, tym w Brandenburgii i w Saksonii. Cieszy też fakt, że małe projekty zostały ocalone i utrzymane dla tej strony polskiej. Tak, bo przez pewien moment pojawiło się zagrożenie, tak, że nie miało ich być w ogóle. To nasze partnerstwo wtedy byłoby tak naprawdę puste z gminą Weißenberg, którą mamy podpisaną, ze stratą dla wszystkich mieszkańców. Konsul się co prawda zmienił, tak jak pan redaktor mówił, ale przychodzi w jego miejsce inny konsul, ale zostają ludzie, którzy dla konsuli przygotowują tą historię współpracy różnych gmin w tych naszych regionach i tam wszyscy doskonale wiedzą. Czyli ze spokojem patrzycie w przyszłość. Ze spokojem, dlatego że znamy współpracowników, oni zostają, nas wspierają, szukają nam partnerów, a jak się ma partnerów, to za tym często jedą pieniądze. A proszę powiedzieć, panie burmistrzu, bo pan wymienił takie projekty jak Święto Czekolady, takie, ja to nazywam projektami miękkimi, ale są też projekty twarde, jak modernizacja, infrastruktura. Ja wiem, że to są dużo mniejsze pieniądze, ale czy z tych pieniędzy można korzystać w taki sposób, żeby gdzieś poprawić może trochę infrastrukturę drogową, może trochę oświetlenie, może jakiś ekotransport, bo takie projekty są teraz modne. Oczywiście można, tylko trzeba wykazać tą cechę transgraniczności, czyli musi coś powstać po naszej stronie i po stronie niemieckiej, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę twardą. No i zbliżać oba narody, bo taki jest cel tych programów sąsiedzkich. My dla przykładu w tej chwili jesteśmy na etapie rozpatrywania naszego projektu, który złożyliśmy do programu Polska-Saksonia, na budowę na przykład ścieżki rowerowej. To jest taki konkret już twardy. W następnej perspektywie, ale dla naszego powiatu tylko z programu Polska-Brandenburgia będą dostępne tego typu środki, które można wydawać na różne przedsięwzięcia, czy to właśnie turystyczne, czy to sportowe. Mówię o twardej infrastrukturze, czy związane z edukacją na przykład. A ostatnio coraz bardziej podkreśla się te działania związane z ekologią i ochroną środowiska. I oczywiście też będziemy starali się z tych pieniędzy korzystać, bo pieniądze budżetowe, i to powie chyba każdy wójt, burmistrz, prezydent, pieniędzy budżetowych, szczególnie w małych gminach, nie wystarczyłoby na inwestycje. Panie burmistrzu, pan odwiedził dzisiaj Zieloną Górę, jak się nie mylę, w związku z briefingiem prasowym odnośnie Cozy Gangsta Film. On nam się rozrasta. Prosił na koniec naszego spotkania kilka szczegółów, jak to będzie wyglądało, bo to jest taka impreza, na którą nie tylko ludzie z województwa przyjeżdżają. To już jest dość głośny event. Jak wymyślaliśmy tą imprezę
w 2011 roku, to do głowy by nie przyszło, że po dwóch latach to będzie już taki duży festiwal z takim dosyć sporym budżetem. Zaznaczam, budżetem, który, czyli środkami finansowymi, które zdobywamy na zewnątrz. I ten festiwal jest w zależności od tego, ile tych środków się udaje zdobyć. Ale udaje się jakimś dobrym, z dobrym duchem i chyba z opieką patrona tego festiwalu, czyli Macieja Kozłowskiego, zdobywać. I w tym roku docenił nasz pierwszy raz minister kultury, który nam przekazał środki finansowe na festiwal. A tam niełatwo je otrzymać, więc to znaczy, że ta ranga festiwalu, ale ta zawartość merytoryczna rośnie. Udaje nam się także z prywatnych źródeł dostawać środki finansowe, co też jest warte podkreślenia, bo nie każdy przedsiębiorca na byle co te środki wydaje. Dzisiaj podpisaliśmy porozumienie z festiwalem Cottbus, z drugim festiwalem w Niemczech, po berlińskim festiwalu. Takie porozumienie o współpracy. Współpracujemy od początku, ale teraz ona idzie o krok dalej, będzie bardziej praktyczna, będziemy się wymieniać swoimi doświadczeniami, ale pierwszy raz filmy niemieckie u nas, polskie po stronie festiwalu w Cottbus. Festiwal oryginalny, dlatego że nie tylko dlatego, że jest poświęcony Maćkowi Kozłowskiemu, ale także temu, jaki jego profil aktorem on był. Czyli wiadomo, Maciek kojarzył się z aktorami takimi twardymi, drugoplanowymi, grał w filmach akcji gangsterskimi. I ten nurt chcemy dopieszczać i dopieszczamy w Kargowej, chociaż to jest nie tylko, bo festiwal się składa z trzech filarów. Właśnie film, teatr, czyli wydarzenia teatralne, dla niektórych słowo teatr kojarzy się z nudą, a okazuje się, że na te przedstawienia teatralne w Kargowej przychodzi najwięcej osób. No i koncerty muzyczne, czy aktorów, czy gwiazd muzycznych. W tym roku Urszula Dudziak, z aktorów znanych będzie Artur Żmijewski. Wszystkiego nie powiemy, bo jeszcze zbieramy pieniądze, ale już w tej chwili jest około 150 zł na festiwal. 150 tysięcy złotych. A czy jeszcze projekty są do złożone i czekamy na ocenę. Wszystkich zapraszamy. Co jest ciekawe już na koniec, to jest festiwal, który się cieszy bardzo dużą frekwencją, a w dzisiejszych czasach, gdzie generalnie trudno zdobycie środków finansowych, a przez to ułożenie dobrego repertuaru, o tą frekwencję jest trudno. Ale może przez to, że jest tak różnorodny, to jest i akceptowany lokalnie u nas w Kargowej, ale także dużo gości przyjeżdża, jak pan redaktor zauważył, z zewnątrz. Jest co warte podkreślenia, wejście na film, na spektakl teatralny czy na koncert są wejścia bezpłatne. O szczegółach my będziemy Państwa informować na antenie Regionalnej Telewizji Lubuskiej i będziemy jeszcze pewnie zapraszać, Panie Burmistrzu. Pięknie dziękuję, że znalazł Pan czas i dziękuję za wizytę w studiu. Sebastian Ciemnoczołowski, burmistrz Kargowej, był Państwa i moim gościem. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.